witam was tutaj, cześć, czam Zosz. Zapraszam was na kolejny odcinek z Stitch kanału z PlayStation 4 przy Zaporze. Dziś mamy kolejny odcinek i tak dawno nie było żadnych odcinków na kanale. Po prostu nie mam zbytnio ostatnio czasu, wiem, są dni wolne i właśnie tego nie mam czasu, ponieważ mam bardzo dużo rzeczy do robienia innych. Zwłaszcza z tym, że teraz sobie dwa odcinki polityczne naraz, więc głowa mi boli. Tym bardziej, że ten nasz nowy, już ósmy odcinek, jeszcze wy nie widzieliście siódmego, będzie naprawdę odjechany, więc spędziliśmy na niego swoją też dużo forsy i czasu, ale tam mniejsza z tym. Dobra, tak czy siak, w dzisiejszym odcinku, z tego co pamiętam, mamy zrobić jakiś tam węzeł metra i uniwersytet chyba budować, z tego co pamiętam. A nie, uniwersytet już mamy. Tak, to tak czy siak, mam dla was do pokazania. Nie to. To, że mamy 151 tygodni już w grze. I mamy 27 tysięcy ludzi na potrzebne nam 65. Nie jest to źle, ale mogłoby być lepiej. Więc dzisiaj oczywiście będę się zajmować jakimkolwiek zadowoleniem naszych mieszkańców. Nie obchodzi mnie jak. Wiem tylko tyle, że mamy ich zadowolić. Dobrze, no i tak, zacznijmy sobie od wciśnięcia play. I co ich na pewno zadowoli, to będzie oczywiście metro. No, więc zaczniemy sobie prosto i wyraźnie od tego naszego metra. Tak, metro, z tego co pamiętam, mieliśmy sobie zrobić Grand Station metrowe jakoś tutaj. W sensie, że jedna stacja będzie tu, a druga będzie jakoś tutaj? Nie wiem, nie wiem jeszcze jak to chcę tutaj wkręcić właściwie. Rybek postawić. Tak. A tą bym chciał wstawić tu. To się zmieszczą o jedna na drugim. O, świetnie, tylko jest brak funduszy. Dobra, mniejsza z tym. To trzeba będzie to jakoś przyciągnąć. Okej, okay, dobra. I to trzeba będzie rozwalić i tą linię to będzie musiała zjeżdżać tutaj na dół. Dobra, tylko nie mamy forsy, rzecz jasna, jak zawsze, ale bywały już trudniejsze rzeczy i mniejsza z tym. Dobrze, na pewno się ludzie chcą budować tutaj, w sensie handel chce się budować. A handel to poniekąd też jeszcze ludzie. Więc dajmy im, żeby tutaj się mogli budować. Proszę bardzo, czekaj. Okej, okay, na handel musi mieć od razu dłuższą drogę, żeby się zaczął budować z chęcią. Więc proszę bardzo, macie taką dłuższą drogę trochę. Włączmy linie pomocnicze i włączmy zakręty. I tak. Aby handel dobrze wszedł, trzeba to zrobić na sposób. Czyli, z tego co pamiętam, jeżeli tak pójdziemy, to będzie dobrze. Z tego nie wiem, czy ktoś pamięta jeszcze, no to było jakoś w ostatnim odcinku, ostatnio o tym trochę marudzę. O tym, że znalazłem taki fajny aparacik, no to się jeszcze właśnie zastanawiam, bo jednak fajna jest miniaturyzacja jak dla mnie, bo ja bardzo lubię miniaturyzację, jak ktoś tego jeszcze nie wie. Wszystkiego, włącznie z moim telefonem, ale telefon to inna bajka, tak? Ale jak ostatnio tak trochę się zacząłem zastanawiać, to nie wiem, czy to nie jest trochę krok pójście już za bardzo, bo jednak to jest trochę już... Mam już taki jeden sprzęt, moją kamerkę. I nie wiem, czy na tym nie chcę pozostać już trochę w tego typu sprzętach, bo to jest chyba o krok już trochę za daleko do pójście, ponieważ tam nie mam nawet... No nie wiem, zresztą kiedyś może to dokładnie wytłumaczę. Tam mam problem, bo nie mam ekranu dotykowego na przykład w wyświetlaczu. To nie jest największy problem oczywiście w tego typu sprzętach, ale mnie trochę irytuje to, bo mi aparat jest potrzebny do filmowania. Później tam jeszcze jakieś zdjęcia, na pewno będę dużo robić te zdjęć. Ale to jest trochę druga część mojej zabawy. No właśnie, no i byłoby miło, gdyby to właśnie jakoś tak działało. Dobra, tak, czekaj. Tutaj stwórzmy nową dzielnicę. Też będzie oczywiście turystyczna. Tylko ta dzielnica właśnie będzie turystyczna. I to może nam trochę ściągnie turystów do naszego miasta. Przy okazji korki się zaczną robić, ale mniejsza z tym. Ważne, żeby... Albo czekajcie. Wywalmy to w ogóle. To będzie zwykły handel. Coś, czego tu jeszcze w ogóle nie ma w tym mieście. Dobra, to jest lepszy pomysł. Dobra, nawiązując do tego, co tutaj robiłem. Tu będzie nasza stacja metra. Albo jej nie będzie. Przed chwilą jeszcze nie miała problemów żadnych. No dobra. To trochę... No dobra, nie jest aż tak tragicznie, bo jak będzie tutaj, to w sumie nie będzie aż tak źle nawet. Nie jest strasznie daleko od tej stacji metra. Chociaż jest dalej, nie ukrywajmy. No, ale cały czas da się jeszcze jakoś ze sobą podłączyć w miarę. Więc git będzie. Czekajcie. Tu sobie zrobimy zakręcik ścieżkowy. I tu ścieżka się połączy.
No, może nawet ludzie będą mogli tym dojść. Chociaż jak pewnie byśmy chcieli to ulepszyć, czekaj. To się raz nie ulepszy i to się dwa nie ulepszy, bo to jest zbyt same zbocze. Dobra, czekajcie, a jakbyśmy spróbowali dodatkowo zrobić ścieżkę. W sensie, żeby stąd już od razu szła tutaj na dół. O! Tylko się nie połączy. Ale mi się mniej podoba. I nie możemy nawet wylepszyć jej. Dziady jedne. Dobra, no to trudno, no to zróbmy tutaj zwykłą ścieżkę do tego. Może będą ludzie z tego korzystać, chociaż wydaje mi się, że skoro się nie połączy, to nie będą korzystać. Dobra, ale tak czy siak, nasza linia metra jest tutaj gotowa do podłączenia. Jedyne co trzeba zrobić, to przerzucić ten system, starą linię metra, wyrzucić ją właściwie stąd. Ona dokładnie. Ona będzie tutaj dojeżdżać, do tego miejsca. Okej, to tutaj dojedziesz, świetnie. A tą trzeba tu dorzucić. Dobra, no i tak, te przystanki trzeba usunąć, jak się może coś domyśleć. Więc tak. Aha, ty się tutaj nie podłączysz nawet. Dobra, no to mniejsza z tym problemem. Trzeba usunąć tu wszystkie przystanki, które są tutaj. No, ludzie będą przeszczęśliwi z tej okazji. No, no, no trudno. Akurat tutaj tak stwierdziłem, że będzie im lepiej. I co, tego przystanku nie mogę już usunąć. Dobra, to tu im zrobimy małe połączenie, tak? Ale żeby nie było, to jest tylko chwilowe takie małe połączenie. Właśnie w celach, żeby rozwiązać ten konflikt, jaki tutaj teraz powstał przez to. I stąd, czekaj, by się właśnie przydało przeciągnąć jedną nitkę. O, ona już jedzie tam. No to bardzo dobrze. Tak, skoro tutaj ona jedzie, to teoretycznie możemy już włączyć play i to będzie jeździć, tak? Nie, musimy przestawić chociaż jeden koniec, no tak. Okej, dobra. Jest, proszę bardzo, dobra. I pociągi już teoretycznie tam zasuwają, co jest pół biedy, bo ten przystanek, co jest tutaj na końcu i w teorii oni tutaj jeszcze dojeżdżają, trzeba wyrzucić stąd i go dorzucić tutaj. Dobra. Czyli to możemy już wyrzucić. Bardzo się z tego cieszę. Natomiast stąd będą pociągi jeździć tu. Później tutaj, tutaj, no i tutaj na koniec. No i tak samo będzie to w przeciwnym kierunku. Tu, 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 czekaj, tutaj też. I tutaj, jak ktoś się zastanawia, ale znasz, po co to tak właściwie robisz? No po to, ponieważ tutaj, jak stąd już to wyjedzie, to tu miała być gdzieś stacja. Tylko teraz tutaj no widzimy, jak tutaj jest. Już trochę się rzeczy pobudowało. Ale to jest ogród jogi, co nie? Nie, ogród tropikalny, na raz. Jedna bajka. To ci przesuniemy trochę. I tu wstawimy tak czy siak tą stację, bo ona tutaj jest bardzo im potrzebna. Nie wiem, ale ja chcę, żeby tutaj koniecznie się pojawiła. Więc jest im bardzo potrzebna. No i stąd nasze metro będzie dojrzeć również tutaj, co ich powinno na pewno zadowolić dosyć mocno. No. Miało to trochę inaczej wyglądać, trochę lepiej, ale i tak jest dobry finish. Dobrze, i tak, ludzi jakby coś będziemy przysyłać już na tę drugą część tej strony. No i ponieważ na razie nie ma zbytnio... Jak jest z edukacją w naszym mieście? Okej, tu jest dobrze. Świetnie. Nawet z szkołami średnimi jest świetnie. Uniwersytet to co innego, tak, bo oni tu mają problemy. Okej, przydałby się postawić szpital. Szpital to 65 tysięcy. Które nijak mi tu wytrzasnąć. No chyba, że kredyt. No chyba, że kredyt. No ale kredyt to kredyt. No ma, to się za chwilę zastanowimy, skąd wytrzasnąć te 65 tysięcy na... Dobra, a jak jest tutaj z policją? Też nie najlepiej. Policja ma się jeden tutaj posterunek, drugi sobie postawimy tutaj gdzieś. W sensie, postawimy go sobie. Jak będzie forsa. O, tu jest świetne miejsce na posterunek, prawda? Tak, bo im takie rzeczy to się przydają, oni są wtedy bardziej zadowoleni. Rzecz jasna. No i trzeba by czekać na te 65 tysięcy. Co by tu zrobić, żeby oni byli bardziej zadowoleni? Poza tym, że w teorii mają ten jeden park tutaj wielki. Czekajcie, gdzie to jest? To jest w sekcji wypoczynek. Tak, tak. Ale ci jacyś tak chcą wypoczęci, to nie są z czemu. Chyba wiem czemu. Ile kosztuje wejście do tego parku? Dużo. Aby zachęcić prawdziwych ludzi do przychodzenia na parku, trzeba trochę obniżyć ceny biletów, niestety.
No i postawić też parę zwykłych parków gdzieś tutaj na obrzeżach, no bo co by dużo nie mówić, oni też nie będą nie wiadomo ile szli do parku, żeby odpocząć. Kolejną rzeczą, która na pewno by im się przydała, to jest w tym miejscu zrobienie wejścia. No bo nie ma nic bardziej irytującego jak to może pójdźmy do parku, ale nie ma blisko wejścia. No właśnie, więc my to rozwiążemy w ten prosty sposób i tutaj zrobimy ścieżkę. Czyli dzisiaj nawet trochę posiedzimy przy tych parkach. Tego nie miałem dzisiaj w planie, ale tak jakoś wyszło i w sumie to nie jest aż taki zły pomysł, bo ten park, co tutaj mamy tak właściwie, to on jest taki. On tutaj jest, faktycznie jest, ale to właściwie tyle. Tyle do powiedzenia. On tutaj jest, kropka. No bo tutaj nie ma żadnego faktycznego połączenia, żeby on tutaj miał sens bycia, istnienia i tak dalej. No to tak, to wyrzuć i to wyrzuć. I tutaj zróbmy zejście w dół. Świetnie. No, teraz powinno już to działać jakoś sensowniej. Patrzę na zegarek, żeby nic nie było. Okej, dobra. I nawet całkiem ludzie. Popyt jakiś się pojawił wstępnie na ludzi. Teoretycznie z takim popytem dobijemy do tego, czego chcemy, ale. No ale no, no ale no. Dobrze, wy będziecie zrzędzić na początku na brak wody. To jest nawet logiczne, że w sytuacjach na przykład czy w jakiś galeriach handlowych, czy co tam wymyślicie sobie, nie wiem, nie interesuje mnie to. No, więc macie i to. Handel też mieliśmy przebudowywać na drugą stronę, ale tu będzie kolejna chyba turystyka, z tego co pamiętam. Nie wiem jeszcze. Ale wał już tutaj zrobiliśmy jakby coś, chociaż tutaj są jeszcze w paru miejscach woda jest, ale nie powinno być źle. I wiem czemu tatama nie działa. Tatama nie działa, ponieważ jest w przeciwnym kierunku budowana, ale ponieważ mamy kupę forsy, nie będziemy przebudowywać jej, żeby nam tutaj dawała prąd faktycznie. Więc według mnie też ta mała w ten sposób ładnie wygląda, bo tam jedna osoba napisała, że to może przypadkiem jest w przeciwnym kierunku i w sumie tak jak zwyknijmy sobie. Jak się buduje tamy, to czy tutaj jest płynąca woda aby uzyskać dostępność, znajdź silny prąd i zbuduj tamę. Płynąca woda jest nieskończonym źródłem energii. Kinetycznej, dobra. Nie marudź, tylko pokaż jak to ci powinno wyglądać. O, dokładnie, tak to powinno wyglądać. A wygląda trochę inaczej. Tak samo w dowolnym miejscu chyba z tego co kojarzę, będzie właśnie pokazywać się w tym kierunku, a nie w przeciwnym, tak jak to jest zrobione u nas. Teoretycznie nawet tam dałoby się tutaj gdzieś budować. Ale kosztuje to tyle co szpital, a szpital jednak jest nam trochę bardziej potrzebny aktualnie. Więc nie. Więc na razie się obędzie bez tego. Dobra. Czy ktoś korzysta z tego? Tak z ciekawości tylko. O, ktoś tam idzie. Dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Jestem za tym. Jest niedobór prądu, ale przez co? Pewnie gdzieś nie ma. Gdzieś musi nie być. Czekaj. Bo my jeszcze chyba korzystamy właśnie gdzieś z tych starych silników. No nie wiem, jakoś bardzo dużo nam prądu cyblekuje dziwnym trafem. Ciekawe. To jest naprawdę ciekawe, czemu nie ma prądu. I nie mam żadnego wytłumaczenia, czemu nie ma prądu. To jest jeszcze większy problem ze mną. No bo nie, to kosztuje kolejny taki 90 tysięcy, więc nie ma bata, żebym to teraz zainstalował wam tutaj. Ale wydaje mi się, że tu jest jakiś problem właśnie z tymi ściekami. I przez to, że ściek... Gdzie jest ściek? Gdzie ja wyrzucam dalej ściek? Ściek jest tu. I przez to, że ściek nie działa, to nie mam prądu. Więc jedyne co mogę zrobić faktycznie teraz sobie to postawić elektrownię i żeby nam ściek obsługiwała. I wtedy faktycznie może jakaś elektrownia zacznie działać, czy co? Nie wiem. Nie wiem, ale to jest trochę dziwne. Okej, bo tu mamy jakieś te pseudo elektrownie, tak? Ta elektrownia nie działa, to wiemy. Tutaj nie ma nic już więcej. Ten nie chce się coś włączyć jeszcze. Tak, czy tutaj pokazujesz... A, zero, okej, dobra, to nie. Myślałem, że coś tutaj będziesz jakąś... Wminisz jakieś energię czy coś. Ale widzę, że nie. A tu był zawsze wiatrak, tak. Racja. Zatawiony wiatrak, tylko ja go usunąłem. A, wiecie co? Postawmy sobie tutaj wiatrak. On tutaj będzie ładnie ciągnąć prąd. I na razie po prostu tak podciągniemy. Miejmy nadzieję, że się włączy.
Śmiało, śmiało, włączaj się, bo mi tutaj miasto trzeba napadać. Okej, dobra, podłączyło się. Dobra, podłączyło się, czyli wtedy już nie ściek. Ściek powinien już ulec zmianie. Dobra, czy to pokazuje, ścieki zaczynają się gromadzić, funkcjonuje ze zmniejszona, na zmniejszonych obrotach, właśnie. To też na zmniejszonych obrotach. Dobra, ale ścieki już są... powinny pójść. Halo? O co wam chodzi? Okej, dobra. To poszło. Ta elektronia poszła. O, jest już lepiej, jest lepiej. Teraz pytanie tylko, czemu jeszcze nam brakuje, ale to już... Mam się, żeby dowiedzieć się, czemu jeszcze nam brakuje, to będziemy długo do tego dochodzić. Podnieśmy na 120% prąd i będzie problem z głowy. Miejmy nadzieję, tak? Powiedz mi to, proszę. No niestety nie. No niestety nie. 130. Więcej na razie nie dam. Bo próbuję uzbierać forsy, tak? Chociaż mam już prawie 65 tysięcy na szpital na zaraz nie stać, więc nie jest aż tak źle. Dobra, no tyle to już jest naprawdę całkiem nieźle. Ja... No nie. Jeszcze brakuje nam 10. Dobra. Dajmy 135 na dzień i noc. Dobra, no i tak, mamy, możemy postawić już szpital. To ich na pewno ucieszy. Gdzie jest środek tej dzielnicy? No powiedzmy, że gdzieś tutaj mniej więcej. No w sumie to jest gdzieś tutaj. Proszę bardzo. Macie szpital. To jest jedyny szpital w mieście, tak? Poza tym, tak w... Jakby ktoś jeszcze tego nie wiedział, to jest jedyny szpital w mieście. I możemy im tutaj z... A nie, nie masz tyle forsy. Chciałbym postawić jeszcze gdzieś saunę, ale... Ale bałem się, że forsa to też jest ograniczona mimo wszystko w tym mieście. Dobra, czy tutaj jakaś latarnia nie ma? Nie ma, nie ma. Tu nic nie ma. No dobra, to tak, tutaj jest już spokojnie. Tutaj się woda ciągnie, tutaj to płynie. I popyt jest w miarę zaspokojony. Tak, jakiego poziomu są w ogóle te budynki? Wchodzą w ostatni poziom, okej, dobra. Bo jestem ciekawy, czy będą jeszcze wyższe i z tego, co mi się wydaje, będą, więc bardzo dobrze. Po drugiej stronie tej drogi, w sensie, no wiemy czego, tak? Przydałoby się zrobić jedną rzecz ważną, a mianowicie wyrównać trochę teren po drugiej stronie. O, dokładnie. Poczekaj, tutaj trzeba w ten sposób. No, wiecie mniej więcej, o co chodzi, tak? Tutaj... Żeby to jakoś, jako tako zaczęło już wyglądać. O kurde, pająk wyszedł, kurde. Nie chce mi się wstać po niego i go zabić. Pójdź sobie gdzie tam chcesz, tylko mnie nie nerwuj, tak? To jak mnie zaczniesz denerwować, to niestety będę musiał pójść po cięższe środki i cię ubić. A tak, to se pożyjesz. Za dużo ziemi. Okej, dobra. Czy mamy już jakieś skupisko ziemi? Chyba jeszcze nie mamy. No, proszę bardzo. Brak funduszy teraz. Jak jedno, to drugie. No, poszedł sobie pająk? Poszedł sobie pająk. Świetnie. Proszę bardzo, nawet był pająk w odcinku. Wydaje mi się, że on tutaj nie był planowanym gościem dzisiejszego odcinka. No, ale tak. Dajmy sobie trochę miejsca na ten park, bo tutaj chciałbym właśnie, żeby on był trochę... Taki ciupkiem trochę większy, bym powiedział wręcz. No, i jeżeli byłby... W sumie takich rozmiarów nie byłby aż taki zły. Ale dobra, ale bez przesady. Powiedzmy, że... Bo to jest idealna odległość. To, a to jest minimum. O, to jak jest w tym kółku. No, bo wiecie, muszę widzieć, jak później w kolejnym końcu... To by to weszło. Dobra, nie. Tutaj coś koniecznie... Niekoniecznie dobrze wchodzi. Okej, dobra. Czekajcie. Tutaj nie weszło. Okej, dobra. A tutaj wejdzie to ładnie? Powiedz mi, że tak. No, skaczesz na pewno. To ja wiem, że skaczesz. Lubisz sobie poskakać. Nie. Nie wejdziesz ładnie. Trzeba użyć innych, żeby ładnie wyszedł. Okej, dobra. Czekaj. Stąd. A, bo tutaj idzie pod innym. Jakoś dziwna ta droga jest.
Jakoś bardzo to dziwnie zrobiłem. Naprawdę, to jest jakieś takie pokićkane już po całości. No ma. Ale mniej więcej, tak? No ma, tu dalej może nie na razie nie będę ciągnął, bo widzę, że są jakieś kolejne problemy i bajki i bzdury. No ma, to tak, czy siak. Mamy już kawałek zrobiony. Czy to jest ten ważny kawałek już zrobiony? Nie, jeszcze musimy zrobić kawałek i będziemy mieli już komunikację. Ale dobra, to za chwilę zrobimy akurat. Na razie zacznijmy od rzeczy ważnych i ważniejszych, czyli od podstawy, żeby można było już tutaj zasiedlać jakichś ludzi. Siedlać, trochę źle zabrzmiało. Żeby już mógł się tutaj ktoś zamieszkać, naszą część miasta. No, dokładnie. Tak, tutaj ma być teoretycznie właśnie podłączenie do tej autostrady, więc z tego na pewno skorzystamy. I oni tu będą mieli własną linię metra, jak nam się uda. Rzecz jasna. To będą mieli i własną linię metra. Ale na razie niech się cieszą z tego, że pojawią się tutaj w ogóle jacyś mieszkańcy. Więc tak. To miało tutaj jakoś tak w ten sposób dojechać. Czekaj. Później tutaj to jakoś tak dziwnie wskakiwało. O, dobra. I później stąd pojedziesz tu. No, powiedzmy, bardzo, bardzo dziwaczne, ale wchodzi, więc jest dobrze. Więc może być. No, tak nie wejdziesz. Tak też nie wejdziesz. Jak wejdziesz? Czy ty w ogóle tu wejdziesz? Czy ja przed tym tylko nie robiłem w chach, robiłem to w ten sposób? Okej, okay, dobra, tak. Ta wersja mi się nie podoba. Ta wersja mi się podoba bardzo. Dobra. No i proszę bardzo, oni tu się zaczną teraz powoli budować. Czy ja im w takie specjalne przepisy dawałem? Chyba nie. No to dobrze, to bardzo dobrze, bo dzięki temu mogę od razu tutaj dać, żeby się budowali. Pomimo tego, że tutaj faktycznie teraz nic się nie wybuduje, no bo nic tutaj na razie nie ma. No ale no. Ale mogę już tak zrobić, tak? Tutaj będą małe sklepiki. Też po bokach. Bo sądzę, że takie małe tutaj właśnie te sklepiki powinny im trochę też pomóc. Więc niech mają. A tu będzie zjazd. Jeden w autostradę w tym kierunku i drugi będzie w przeciwnym kierunku. O. I to powinno im tutaj od razu pomóc. Na taki dostęp. No a tymczasem ja tutaj muszę trochę powalczyć z tym terenem. I z innymi rzeczami. No a czy uniwersytet jest w użytku? Jest w użytku. Nie napają. Won. Gdzie ty? Gdzie ty mi tu kurde idziesz? Ajajaj. To już żem zepsułem. Czy siak. Nie podoba mi się tutaj, że te pająki tutaj zaczynają już trochę się budzić i mi tutaj włazić. Jak mi pogryzie, to będziecie ostatnimi osobami, które mi tutaj usłyszały. Miejmy nadzieję. Dobra, tu jest jakiś ciekawy przystanek z tego co widzę. Tak samo ciekawe, tutaj się zatrzymał i czeka na pasażerów. I są nimi pasażerowie. Aha, bo on jest już pełny, świetnie. Nam tak. Się tak zastanawiałem, o co z tego właściwie mu chodzi, ale dobra. Jak tak to wygląda, to nie jest źle. Dobrze, zetknijmy sobie na linię metra, od tego zacznijmy. Zanim przejdziemy dalej. Ta nasza jest nowa linia metra. I już widzę, że są trzy pociągi, więc ciupkę przymało, na pewno. Bo jeżeli widzę na jakiejś stacji 140 osób, no to jestem pewien, że to jest przydużo. A, i to jest 140 w ciekawym kierunku jeszcze. Jadą jakoś tak tutaj. 64 z kolei jest w tym. A 0 na punkcie przesiadkowym. Okej, okay, dobra. Jak tam sobie chcecie. Dobra, ale chyba spokojnie już teraz będzie. Ewentualnie mogę jeszcze podbić do jednego pociągu wóda. Ale na więcej nie liczcie. Dobra, a ta druga linia? Miewa się spokojnie. 3 osoby tutaj dojeżdżają. I 35 osób stąd wyjeżdża, tak, bo to jest punkt zwrotny. No dobra, to chyba powiedzmy, że już jest zrobione. Dalej. Kolejny punkcik, jaki miałem do zrobienia, to jest tutaj to wyrównanie tego terenu. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. To może nie być zbyt łatwą rzeczą. I nie mówię tutaj o budżecie tylko, ale ogólnie o mieście. No, poczekajcie. Jak się tym zajmujemy, to mogę włączyć sobie nawet pauzę.
Dobra. Dobra, 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 chwila. Chwila, 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 chwila. Bo to jest przesada. To tak się nie będziemy bawić w miasto. Co się. Wiecie, no. Wiecie o co mi chodzi tutaj. Za dużo ziemi. Okej, okay, dobra. Trzeba wywalić trochę sobie ziemi. A to będzie chyba nasze najczęstsze teraz zajęcie tutaj. Robienie tej górki tutaj. Co ja. Co jest największym problemem w tym scenariuszu? Wspominając już sam fakt tego, że. Czekaj. Bo my chcemy dobić do takiej wysokości, więc tak, niech tak będzie. Pomijając sam fakt, że mamy mało dosyć czasu na rozwinięcie tego miasta, to jest faktycznie uprzykrzające życie. To jeszcze drugim irytującym rzeczem jest to, że odcinki też nie mogą być zbyt długie, bo nikt ich nie będzie oglądać. W sumie sam się nawet tego nie bardzo nie dziwię tego, że nikt długich odcinków by nie chciał oglądać. Bo sam nie lubię oglądać bardzo długich odcinków. No, a godzinnych to ja wątpię, żeby ktokolwiek obejrzał moich. No dobra, jest tam sporo osób, które by to zrobiło, ale. Jest sporo osób, które by to zrobiło na moje polecenie, ale. Ale tak normalnie. Normalni ludzie, znaczy no. Ktoś już ogląda ten kanał, to tak. Nie wiem gdzie tu jest ta normalność, ale mniejsza z tym. Nie ma. Tutaj trochę. Tu trzeba trochę to wyrównać, żeby. Aż tak bardzo tragicznie nie wyglądało. Wspomnę oczywiście, jak możecie się domyślać, ten odcinek jest nagrywany o normalnych porach dnia. Czyli 23. 23, a jakże by inaczej, o której godzinie może awizować ten odcinek? 23. No, więc miejmy nadzieję, że już tutaj nic się zbyt nie wydarzy złego. Dobra. Stąd ta droga ma jechać tutaj, się z tym podłączyć. Teraz to nie, czy to będzie dobre podłączenie? Wydaje mi się, że będzie dobre nawet podłączenie. To jest zadziwiające, ale dobra, niech ci będzie. Później dojedziesz tu i później z tego co widzę, jedziesz już tu prosto. Dobra, taka wersja mi się podoba. Tu wyrzuć światła koniecznie. I teraz ta wersja ciekawsza. Tutaj jest ta krzywa droga, jedna z najdroższych dróg w grze, tak poza tym, jakby ktoś nie wiedział jeszcze. I my musimy ją sobie przeciągnąć tutaj i ona się tutaj będzie ciągnąć dalej. W sumie ona się będzie ciągnąć aż tutaj. No, dokładnie. Świetnie. I to będzie nasz punkt przesiadkowy, w sensie nasza kolej jechać tutaj dalej. Bo ona póki co się tam zatrzymuje i heja i baja i tyle. No, ale ona będzie tutaj jechać dalej. No i tak, tutaj się nic nie buduje, to oznacza, że co, na jakim takim zadupie mamy się mieszkać? Więc trzeba im postawić coś, żeby się zaczęli z chęcią spojrzeli na to miejsce mieszkańcy. O, widzicie, postawimy szkołę, od razu się ludzie budują. Tak to niestety działa w Stickanie, że póki nie pokażesz mieszkańcowi, że ma tutaj się pojawić i faktycznie jest sens, żeby się tutaj budował, to się nie pojawi. Akurat to nie jest aż takie głupie. No bo w sumie po co mieszkaniec by miał się budować na zadupiu, ale to mniejsza z tym, nie będziemy tutaj rozwiązywać problemów technicznych City Skylines, bo do tego są inne kanały, a na tym kanale takimi rzeczami się jeszcze nie zajmuję. Jeszcze, może będzie to kiedyś, ale na razie nie przewiduję tego. Powiem tyle. Na razie takimi rzeczami się nie zajmujemy, więc. Więc nie wypowiem się na ten temat. Dobra, zapisywanko. 29 minut. Dobra, no to za chwilę będziemy kończyć mniej więcej, bo to akurat całkiem też nieźle wyjdzie, bo powódź się już pojawił trochę większy. To jest akurat dobrą wiadomością. No widzę, że tutaj trochę statek ma problem z płynięciem. No to będzie trzeba mu pomóc trochę, ale to akurat nie teraz, niekoniecznie teraz. Dobra. I tutaj to sobie będzie tak trochę zakręcać i tutaj, czekaj, tu gdzieś by się przydało zrobić koniec parku, serio, nigdzie nie można postawić wyjścia, to jest herez. No a to sobie zrobimy po prostu kawałek prostej drogi, bo to jest przesada. Nie, bo tu będzie też prom podpływać, tak, o to mi tutaj właśnie chodziło.
ale to, że tutaj nie da się zrobić nigdzie w końcu płatku, to trochę już jest, była herezja. No, proszę bardzo. Nie wiem, czy trochę nie za daleko postawiłem. Pewnie za daleko trochę, ale... No, no trochę za daleko. Oj, to też nieładnie wejdzie. Dobra, poczekaj. Jak tak nie, to... To przesuńmy go trochę. Proszę bardzo. Dobra, i nie masz i tak prądu. Dobra, to akurat nie jest mój problem już taki, tak bardzo. Czekaj, czekaj, czekaj. Tu i tu. Nie, to nie wejdzie. Dawaj tutaj to. W ten sposób. I wyłącz poklatkowe wychodzenie. Dobra, tak nie chcesz. Tak wejdziesz. Świetnie. Dogadaliśmy się z City Scanners. Uczcijmy to toastem. Powiem tyle, uczcijmy to toastem. Bo dogadaliśmy się z City Scanners. Czy wy rozumiecie, czemu te dwa słowa nie są ze sobą kompatybilne? No właśnie. Dogadaliśmy się z City Scanners. Coś tu nie gra. A wizjonosz, nie użyj mi tutaj. Prosto w twarz. I co? Tutaj to jest kolejne miejsce, gdzie nie będzie się dało nigdzie wstawić wyjście, tak? No, a jak żeby inaczej. No to nie da się, to nie będzie tutaj wyjścia, ale tak czy siak nie możemy aż tak blisko dojść tutaj do tego poręczy, bo się nie połączy to aż tak ładnie. Dobra. Proszę bardzo. I stąd, czekaj. A, płotem się zajmę już później, bo żeby was tutaj nie zanudzić tym. Nie macie wody i prądu. Prąd. To prąd. Prąd wam podciągniemy akurat w nieludzki sposób, czyli postawimy tutaj miejsce dla promów. Ale żeby postawić miejsce dla promów, trzeba wywalić najpierw promy. Po to, żeby je wybudować, co nie? Tak na logikę. Trzeba wywalić promy po to, żeby wybudować promy. I tutaj dajmy drogę sobie. Okej, dobra. A nie, czekaj, jeszcze pauza, bo nie podłączy się w promu, żeby tutaj wpłynęły już normalnie. Tak, i to im się na pewno teraz spoda, bo tu będą mieli łatwy sposób na przepłynięcie tego. Tu się taki skrócik im tutaj zrobiłem teraz. Ale spokojnie. Dla nich będzie oczywiście głównym środkiem transportu, będzie kolej linowa. Którą sobie tutaj zainstalujemy. O, dokładnie. I która w idealnych warunkach tu przejechała bez żadnego słupa. Okej, czyli trzeba trochę przesunąć budynek bliżej tego. Zobaczmy, czy teraz już będzie dobrze. Powiedz mi, że tak. Okej, dobra, trzeba jeszcze bliżej. Bo wiecie, o co mi chodzi. Chcę zrobić taką piękną przejażdżkę, całkowicie pozbawioną tej połączenia właśnie z ziemią. Tylko tak, trzeba tu zrobić kawałek płotu i po to się przydają właśnie płoty. Żeby można trochę poprzez super budynki sobie. To jest akurat trochę niekonwencjonalne użycie płotów, ale działa. Okej, dobra, ujdzie. Tylko trzeba przesunąć ten park. No akurat to nie będzie jakieś tam strasznie trudne, tak mi się wydaje. Proszę bardzo. Lekko przesunięty. I proszę bardzo, mamy podłączenie. No, mieszkańcy, możecie się cieszyć, ponieważ macie już podłączenie i nawet wam wodę zainwestujemy. Tak, no bogato od razu. Macie kolej linową, to macie i wodę. Mhm, prąd już macie, więc na ten temat się nie będę wypowiadać. Ale... Wodę, czekaj, wodę żebyście mieli, muszę jeszcze wam tu podłączyć, dobra. Stąd, tu i tu, proszę bardzo. Tak, i oni tutaj mają podstawówkę, z tego co pamiętam. Ale szkoły średniej to oni tutaj nie mają po drugiej stronie. I dopóki nie będzie forsy, to postawmy tutaj zwykłą szkołę. Już trudno, niech już mają zwykłą. No, no czasami też trzeba postawić zwykłą szkołę. Dobra, no i tak, co ja tutaj chciałem jeszcze zrobić poza tym, że promy właściwie trzeba podłączyć, bo one tutaj teraz pływają, ale faktycznie to one nigdzie nie będą. O, dobra. Od razu lepiej i tutaj jeździ jakaś linia autobusowa. Mhm. Można byłoby ją tutaj w sumie puścić, żeby sobie robiła przystanek jakiś. O. Tak, i tu sobie tam gdzieś tam zawracała, to już mnie nie interesuje, gdzie co i jak sobie faktycznie zrobi. Ale żeby tutaj podjeżdżała, to wtedy będzie dobrze.
Dobra, to jest ta linia. I tutaj jeszcze na koniec się zatrzymasz. No, chyba tak będzie dobrze. Dobra, proszę bardzo. Bambaju wam tutaj dziś nie podrzucimy, bo to jest wyższa szkoła jazdy. I tak, wy macie problem z prądem, chociażby. Ale jest problem z prądem inny, bo wszyscy nie mają prądu. Bo wszyscy mają znowu problem ze ściekami. I nie wiem, czemu mają problem ze ściekami. Aha, bo jest lekki problem niedobór ścieków, więc stwierdziliście, że trzeba zrobić mi problemy. No dobra. Czy tutaj się gdzieś jeszcze zmieści jakiś ten ściekodajny? Czekajcie, ja bym tak tutaj to wrzucił. Ale nie, w przeciwnym kierunku. Znaczy jasna rzecz, w przeciwnym kierunku. Dobra, nie powinno być aż tak dużych problemów. Najwyżej go przesuniemy. Dobra, no i tu podłącz się. Co nie, bo teoretycznie tutaj jest spadek. W sumie jak będzie malować, że nie ma spadku, to możemy go tutaj zabić. Czekaj. Wyrównaj. No, proszę bardzo. Jest spadek. Więc ścieki powinny być już zdobione. Uzdatnienie ścieków. Łączcie się. Łączają się. Inicjacja. System działa. Świetnie. Teraz tylko jeszcze pompowanie wody by się przydało. No ale oni tutaj akurat to mają już blisko pompowanie, więc nadal nie mają jak marudzić. I pompy są jedne cały czas te same. Niezawodne, one się nigdy nie zmieniają. Dobra, i zobaczmy, jak tam plamy pływają. Okej, mają już jakiś tam popyt? Mają. Mają tu przystanek? Mają. I na dzień i noc pływają. O, do tego nie pamiętam akurat. No ale dobra, tak czy siak. Tu się powoli wszystko już zaczyna budować. Więc bardzo dobrze. Możemy tutaj nawet zrobić kawałek dalej. Okej. Czy coś źle budowało? Nie. To było akurat dobrze. Okej. No, miejmy nadzieję, że się nie wyprowadzą. Jak chcę zrobić tą drogę, żeby to było dobrze? Trochę no nie wiem. Dobra, zróbmy to na razie w ten sposób. Może ta jest źle zrobiona. Nie. Nie wydaje mi się, żeby ta... O! Jest lepiej. Jest zdecydowanie lepiej. No to nie wiem jak co ja tutaj skręciłem podczas pierwszego zabawy. Kolejną rzeczą, jaką to jest... Już kończymy w ogóle odcinek, tak? Muszę zerknąć na zegarek. Na zegarku jest 38 minut, no to nie jest aż tak nawet tragicznie, ale tak czy siak. Dodamy sobie jakieś rekwizyty do parku i kończymy. Tutaj. I tutaj, proszę bardzo, możecie się budować. Więc od razu lepsza zabawa. Nie wiem, w której godzinie się pojawi ten odcinek. Pewnie nie jakoś tam strasznie późno, bo dopilnować chciałem tego, żeby... Znaczy będę montować to nie tego samego dnia, co go teraz nagrywam, tak? To chyba jest oczywiste. Ale ma się pojawić tam w miarę o zacnej porze też. Nie jakoś strasznie tragicznie. Wymagany dostęp do ścieżki. Rzędzisz, wiesz co? Dobra, trzeba przebudować trochę tą ścieżkę. Pod coś innego. Dobra, to wywal, to wszystko wywal. Wywal całą tą ścieżkę, zacznijmy od tego. Zacznijmy od nowa w sumie właściwie. Dobra. Gdzie będzie jeszcze wejście boczne? Musi już teraz na koniec też zajmiemy kawałek pałki. Kawałek parkiem. Tutaj ma być jeszcze jedno wyjście boczne, świetnie. No. I tak, ty tutaj ładnie wszedłeś. Więc jest bardzo, bardzo mi się to podoba, że tutaj wszedłeś ładnie. Dalej, to tak, tu sobie musimy to wyrównać. Żeby to właśnie ładnie wyglądało, jak tutaj wygląda. A nie, żeby były jakieś inne problemy. Jazdy i co, i tak dalej. Świetnie. Okej, dobra. Dobra, no tutaj to będzie problem tak z wyrównaniem, bo tutaj to widzimy. Jest jakieś rozwarstwione dno, ale tak czy siak mamy oczywiście za dużo ziemi. No dobra, ale to nie będziemy się tym zajmować, bo mamy za dużo ziemi i nie chcę teraz zmarnować forsy. Więc na takie bestety. Czy to jak się zrobiły gdzieś światła, tu nie ma świateł? Tu nie ma świateł. No to w takim wypadku jest bardzo dobrze. I nasz park
Luknijmy sobie na to, jak płynę. Gdzie jest tutaj transport? Tu jest transport. Dobra, tu jest dużo miejsca, tu nie ma miejsca. Tu jest trochę miejsca. Okej, zbytnie nie ma miejsca. Dobra, czyli tutaj. Tu, w tym faktycznie miejscu. Masz być tuż przy wodzie. Później tutaj już właśnie odchodzisz sobie na drugą, na drugi boczek. I dopóki nie ma tego portu po drugiej stronie, to nie masz co iść na tę drugą stronę. Ok. Tu sobie będziesz iść obok tego. Ok. I tutaj czekaj. Pokaż mapę. Ok, dobra. I tutaj trzeba odbić, żeby to szło kawałek przy i później już znowu też nie ma co marzyć o tym. Ale tutaj to sobie puścimy już kawałek dalej tak, żeby to ładnie tutaj weszło z tym i się podłączyło, co już mieliśmy dzisiaj raz z tym problem. O, a teraz po prostu do tanki weszło. Dobra. Dodajmy jakieś parę rekwizytów, tak jak mówiłem, w wypadku, żeby ludzie już się chcieli tutaj przychodzić, czyli najważniejszy punkt informacyjny, co, gdzie i jak. Czekaj, to nie jest punkt informacyjny, to jest toaleta portowa. Jest punkt informacyjny, to jest punkt informacyjny. Świetnie. Punkt informacyjny będzie... Nie będzie tutaj. Oj, widzieliście, co ja zrobiłem? Zepsułem kolejkę, kurde. Ja nie mogę. I jeszcze włączyłem play. Okej, dobra. Wróć. Dobra, mamy kolejkę. I kończąc odcinek, tutaj sobie damy jakieś place, chciałem dać. Chciałem dodać placa, nie rozwalić wszystko od razu. O, to nie wchodzisz z kolei. Dobra, to tak czy siak. To skoro tu wchodzisz, że jest wyższy budynek rzeczywiście. Tu będą te toalety pole. Dajmy z jakąś taką jedną chociaż toaletę. Dobra, no i te rekwizyty tutaj nad wodą. O, też się na mały numer tutaj gdzieś zmieszczą bliżej, świetnie. Możemy sobie tutaj właśnie poustawiać gdzieś tutaj nad wodą, żeby oni tutaj mogli podochodzić sobie. I popatrzeć. Okej, okay, gdzie jeszcze taki jeden wstawimy? O, tu jest jeszcze taki jeden max, wejdzie, więc nie jest aż tak źle. I czy tu mi wejdą szachy? Wejdą szachy. O, to voila. Toaleta parku, no to wiadomo, się czasami przydają, jak tam chcą iść do toalety. Macie tutaj sobie nawet pooglądajcie. No i tutaj ogólnie wszystkie gadżety wchodzą. Więc jest naprawdę całkiem przyjaźnie. Dobra, ale tak jak możemy się domyślać, parkiem się zajmiemy w kolejnym odcinku. Więc zamknijmy sobie park, czyli dociągnijmy to. Albo się zajmiemy w kolejnym odcinku, albo właściwie nawet pomiędzy odcinkami coś pokręcę przy tym. No ale możemy, ale parki to nie ta część, to nie ta seria. Dobra, ile graliśmy? 17 tygodni przegraliśmy. I mamy już 31 tysięcy ludzi. Ja powiem wam, że to jest na tyle całkiem niezły wynik. Mimo wszystko, w kolejnym odcinku przydałoby się tutaj już puścić pierwszą linię bambajową, żeby już mogli sobie właściwie pływać i robić inne rzeczy. No i miejmy nadzieję, że ludzie zaczną korzystać w pełni z naszego parku, bo na razie jest jakaś jedna osoba zagubiona, która tędy idzie. A! Zabijecie mnie za to, że ten długi, tak długi jest ten odcinek, a właściwie to ja, a Wiznosz zabije mnie podczas montażu, że to jest takie długie. Ale trudno. Bo muszę wam tutaj jeszcze zrobić jedną rzecz. A mianowicie, oni tu muszą mieć kładkę. Koniecznie. Czekaj. Dawaj, jeszcze raz, spróbujmy. O! Wejdzie tutaj też bardzo słupik. I stąd... No, trochę brzydko to wygląda, ale jest, tak? To się liczy. Liczą się chęci, nie to jak wyszło. skądś to kojarzę już. Niestety. Dobra. Czekajcie, tu. Tu. I tutaj nie wejdzie. Tu trzeba podnieść trochę to. Raz, dwa. Bardzo. Chociaż na raz nawet wejdzie już od razu. Chyba. Chyba, że będzie mieć jakiś problem. Dobra, na dwa.
Raz, dwa. O. Proszę bardzo, nie macie ścieżki. No i teraz to jestem przekonany, że będzie dużo ludzi kosztem spadku, no bo mają po prostu możliwość zrobienia tego, co jest teoretycznie nieodpłatne. Czyli trzeba zapłacić. Aha, bo to jest tutaj jeszcze naszym winowajcą forsy. Bo w sensie, że trzeba podnieść to wszystko. Bo tutaj to jest... O Boże, ja nie mogę. Dobra, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie jest w górę. Jeżeli jesteś tutaj nowy, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego materiału na tym kanale. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tak mniej więcej. Ja, proszę bardzo, macie ścieżki, zobaczmy, czy ktoś z nich korzysta. Korzystają, oj, oj, oj. Od razu zobaczcie, spadku zaczęli korzystać, no. Widzicie, tylko trzeba było im dać ścieżki, a ci już od razu wiedzą, co robić. Tutaj nawet z tej korzystają już. No, dokładnie. I z promów korzystają. Czekajcie, zobaczmy. Zobaczmy. Tutaj, 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 tu, tu. I tu na razie 0. O, czekaj. I 8 osób tu, płynących gdzieś tutaj. Okej. Dobrze. Miejmy nadzieję, że tak się utrzyma do kolejnego odcinku, bo idzie nam coraz lepiej. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!